To już 10. jubileuszowa edycja letniego festiwalu muzycznego, który zachwyca kutnę pięknem muzyki klasycznej. W tym roku w centrum wydarzeń znalazł się wybitny kompozytor Stanisław Moniuszko. Rok 2019 to wyjątkowy czas. Obchodzimy bowiem 200. rocznicę urodzin artysty. Jeżeli mamy 10. letni festiwal muzyczny, to znaczy, że muzyka klasyczna znakomicie się w naszym mieście przyjęła i że tego po prostu brakowało. Przez te 10 lat letni festiwal muzyczny ma już swoją publiczność, publiczność, która oczekuje tych występów praktycznie przez cały rok, a myślę, że również wpłynęło to na większą frekwencję przy tego typu spektaklach także w ciągu roku. Po prostu muzyka klasyczna jest w Kutnie obecna i cieszymy się, że to nie tylko za sprawą szkoły muzycznej, ale także właśnie letniego festiwalu muzycznego. I ten jubileusz, taki skromny, dziesięciolecie, myślę, że jest dobrym prognostykiem, że w następnych latach dalej letni festiwal muzyczny będziemy organizować. No, festiwal już od lat odbywa się w Kutnie. Tradycja tego festiwalu jest bardzo piękna. Co roku udział w festiwalu biorą wspaniali artyści. Artyści łódzkiej sceny operowej, artyści z Warszawy, z innych teatrów, z innych ośrodków muzycznych. W tym roku ten pierwszy inauguracyjny koncert jest szczególny w związku z tym, że obchodzimy rok niezwykły, 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki. Dlatego w całości ten pierwszy koncert poświęcony jest muzyce tego wielkiego polskiego kompozytora. Wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani. Nie możemy się już doczekać, aby przed taką publicznością w Kutnie wystąpić i zaprezentować swoje umiejętności, a także przepiękną muzykę, jaką komponuje między innymi Moniuszko, bo tutaj ten koncert dzisiejszy będzie przede wszystkim poświęcony utworom Moniuszki. Letni festiwal muzyczny to szereg wydarzeń odbywających się na przestrzeni miesiąca. Przed nami koncerty plenerowe, sakralne, spotkania z gwiazdami, warsztaty wokalne i koncert galowy. Zaplanowałam 14 wspaniałych zdarzeń artystycznych w przeciągu całego miesiąca. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Kutno jest tak niedaleko i jest tak przyjazne, jest tak piękne. I jeszcze kiedy można posłuchać cudownej muzyki, będzie muzyka i sakralna, i pieśniarska, będzie film operowy, będzie koncert z orkiestrą. Także program jest naprawdę bardzo, bardzo różnorodny. Myślę, że naprawdę nawet wytrawnego melomana zadowoli. Zapraszam bardzo gorąco. Koncerty letniego festiwalu muzycznego każdego roku gromadzą ogromną publiczność. Muzyka klasyczna zajęła szczególne miejsce w sercach mieszkańców miasta Róż. Ja myślę, że wielu ludzi, co najmniej mówię o sobie, bez tej muzyki nie mogą żyć. To jest coś pięknego, co stworzył Moniuszko. Mało pewnie ludzie znają życiorys tego twórcy, ale przecież jeżeli spojrzymy, czego on dokonał, to jest to ponad 300 pieśni. Są to przepiękne opery, piękna literatura muzyczna, dla której wydaje mi się, że jeżeli się tak na żywo, powiedzmy, chce tego słuchać, chce się to oglądać, to na pewno warto i podziwiam tych, którzy to organizują. Czy to jest muzyka dla każdego? Mam nadzieję, że dla każdego to się okaże. Ja mam swoje ulubione utwory. Znasz się ten kraj? Jest moim ulubionym utworem. Aria Broni też jest bardzo ładna. To zależy, co komu się podoba. No, mam nadzieję, że będzie się bardzo podobało. To też zależy, jak się śpiewa. Jeżeli chodzi o to, żeby przekazać jak najlepiej tekst, emocje, to w zasadzie cokolwiek się zaśpiewa, to będzie się podobało. Moim zdaniem. Ja myślę, że muzyka klasyczna jest dla każdego. Naprawdę, proszę Państwa, przyjedźcie do nas na festiwal do Kutna. Przekonacie się, że muzyka klasyczna jest tak przyjazna, ma w sobie tyle piękna, tyle spokoju, tyle ciszy, a jednocześnie tyle emocji, że wszyscy umiemy to odbierać swoimi sercami, swoimi duszami, swoim natchnieniem, swoimi nastrojami. Czasem się boimy muzyki klasycznej, że będzie za trudna, że jakby nie odczytamy jej przesłania. Muzyka klasyczna jest nie po to, abyśmy się strasznie na niej znali, tylko jest po to, żeby oddała nam swoje piękno. I to właśnie robi. Przyjeżdżajcie do Kutna na cały miesiąc sierpień, na przepiękne koncerty, a na pewno zakochacie się w muzyce klasycznej, tak jak Kutno zakochało się w muzyce klasycznej.
Kutno serdecznie zaprasza na kolejne interesujące wydarzenia jubileuszowej edycji festiwalu, które będą odbywać się przez cały miesiąc sierpień.